Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Tutaj muszę sobie odczytać, kto jest tego komisji. Jest. Projekt uchwały komisji. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, druk nr 194. W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przyjęcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez sklep spożywczy alkoholowy prowadzącą działalność przy ulicy Zbanowickiej 10 w Krakowie. Paragraf drugi. Powodem mniejszego wniosku są zgłoszenia mieszkańców potwierdzone przez Straż Miejską Miasta Krakowa oraz Policję o powtarzających się zakłóceniach porządku publicznego w miejscu obrotu napojami alkoholowymi, co w myśl ustawy z dnia 26 października 1982 roku o przeciwdziałaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł 18 ust. 10 punkt 3 stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia. Paragraf trzeci. Stanowi załącznik. Raport z interwencji policji podjętych w najbliższej okolicy bliżej gminy sklepu. Raport z interwencji Straży Miejskiej Miasta Krakowa podjętych w najbliższej okolicy bliżej gminy sklepu. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 9 łamane przez 2012 z dnia 15 sierpnia 2012 roku z sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 5 przy ulicy Krzywy Zaułek wraz z pismem przewodnim oraz pozostałymi załącznikami. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 8 łamane przez 2006 z dnia 3 listopada 2006 roku z sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 9 przy ulicy Rydla. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 17 łamane przez 2006 dnia 27 października 2006 roku z sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 1 przy ulicy Krzywy Zaułek. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 4 przy ulicy Krzywy Zaułek. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 6 przy ulicy Krzywy Zaułek. Teraz tak, opinia zarządu 96 Bronowice pozytywna, ale uzasadnienie o zajęcie stron w sprawie zwrócili się mieszkańcy. Bardzo prosiłbym o wprowadzenie tematu tego projektu uchwały przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Inicjatorem działań, którego wynikiem jest ten projekt uchwały, byli mieszkańcy, którzy tłumnie i dosyć dużą częstotliwością kontaktowali się ze mną w sprawie zajęcia, tą stronę, praktycznie zajęcia jakiejś strony w tej sprawie. O tym, jak ona długo trwa i jak długo ten dyskomfort przez mieszkańców jest odczuwany, świadczą m.in. uchwały podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe kierowane do Urzędu Miasta, żeby zwrócić uwagę, że w sierpniu 2006 roku, ostatnia z 2012 roku. Chcąc dowiedzieć się, czy faktycznie jest jednostronne stanowisko mieszkańców okolicznego sklepu, urządziłem, czy zaprosiłem mieszkańców na takie konsultacje społeczne. Proszę. Pomimo tego, że ogłoszenie nie wisiało długo, na takie konsultacje przyszło dość dużo osób, chyba około 50 osób i wszyscy byli jednoznacznie nastawieni negatywnie do działalności tego sklepu. Poprosiłem również o raport zaledwie 3 miesięcy, od 1 czerwca do 31 sierpnia, przedstawienie raportu Policji i Straży Miejskiej z interwencji podjętej w okolicy sklepu. No i tych interwencji było kilkadziesiąt, łącznie z naruszeniem nietykalności cielesnej, w sprawie używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym oraz zaśmiecania, no i oczywiście w sprawie spożywania alkoholu. Prosiłem również sklep, właścicieli, kierowników sklepu o pomoc w zaprowadzeniu porządku wokół tego sklepu, bowiem ustawa o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada, że
zezwolenie na sprzedaż alkoholu można odebrać, jeśli występuje zakłócanie porządku publicznego z wyłączeniem w przypadku, gdy to zakłócanie zgłoszone przez sklep. Niemniej jednak sklep nie był chętny do współpracy. Przeczytam fragment ustawny, którym odwołuje się ten projekt uchwały, czyli artykuł 10 punkt 3. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, organ zezwalający cofa w przypadku szereg punktów i punkt trzeci powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. No i na mocy tej ustawy został zredagowany ten projekt uchwały. Opinia komisji była jednoznaczna, pozytywna, jednogłośnie podjęta, zupełnie 9 głosów. Dziękuję. I chcę powiedzieć, że zarząd również pozytywną opinię wydał do tego punktu uchwały. Otwieram dyskusję. Chciałbym zabrać o przyczynę. Jednym słowem, rzeczywiście jest tutaj bardzo poważny problem z tym, dlatego że akurat te bloki znajdujące się najbliżej znajdują się w moim okręgu 5 i 6 Krzywy Zaoły. Na 9 również, i protestowali przez prawie domu, pisali do różnych instytucji, zdaje się, że wśród ktoś nawet do prezydenta miasta i tak dalej, więc zupełnie pozostało to totalnie bez odzewu. I wydaje mi się, że dokładnie ten wniosek trzeba po prostu poprzeć, nie ma co się zastanawiać. Sytuacja to jest faktycznie dramatyczna. Dzisiejszy ktoś chciałby zabrać głos, to jest bardzo dobrze. Ja bym tylko proponowała tutaj drobną korektę, myślę, że przez nieuwagę zostało to zapisane. No nie można, strony się nie może zająć sprawy, można zająć stanowisko w sprawie. To, ale to uzasadnienie jest zgodne. No okej, okay, no ale brzmi to tak dziwnie. To. Także to nigdzie nie idzie, to jest taka roboczy. Ale tak się trochę nie zgadza. Jeszcze złożyłem teraz poprawkę. Tak, dotarła do mnie poprawka. Doprecyzowuje punkt pierwszy i drugi, mianowicie dopisuje się na końcu zdań wymienionych w punktach pierwszym i drugim. W punkcie pierwszym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku, czyli ten raport policji i tak samo Straży Miejskiej w tym samym okresie czasu został sporządzony, przygotowany. Czyli będzie dopisanie w punkcie pierwszym w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku i w punkcie drugim raport interwencji Straży Miejskiej w Krakowa na wsi okolicy wyżej od sklepu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku. Rozszerzenie tych dwóch punktów. Czy ktoś z nas chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję rozdany na tym punktem porządku obrad, ponieważ wpłynął do mnie formalny wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. O treści dopisuje się na końcu zdań w punkcie pierwszym. Za w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku i w punkcie drugim w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku. Głosujemy poprawkę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana prosza o przeliczenie głosów. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W takim razie przystąpimy do głosowania nad całym projektem uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dziennikarska przyjęła uchwałę. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Ostatniego, 14. To jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby złożyć jakieś oświadczenie lub ma jakiś komunikat? Nie widzę, w takim razie ja mam
Tak, my może się zaprezentujemy, kim jesteśmy. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Jesteśmy z Fundacji Stańczyka, który prowadzi właśnie projekt monitoringu Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnicowych. I mamy do Państwa Mateusz Rosów. Tak jest. I mamy dla Państwa dobrowolne ankiety, które mogą Państwo pełnić tudzież nie. One mają na celu badanie Państwa, czy zadają Państwa kilku informacji, które potem w późniejszym terminie, prawdopodobnie w styczniu, w lutym zostaną upublicznione na naszym portalu internetowym, który gromadzi całą bazę wszystkich danych miasta Kielc. Tak jak powtarzam, czy powiedziałem, te pytania są dobrowolne, ankieta również jest dobrowolna, nie trzeba jej wypełniać. A jeżeli Państwo nie chcą jej wypełniać albo nie będą, to proponuję nam te ankietki obrać. Bym bardzo prosił. Czy to dzisiaj? Jeżeli byłaby taka możliwość, to najmniej 2 minuty. Jeżeli Państwo by mieli czas i ochotę, to zachęcam do wypełnienia. Dziękuję bardzo za uwagę. A ja jeszcze nie dostałem. A, to ja już tam koleżanka do Pana Dojka. To jeszcze nie ma? Ja. To tam się postarałem tak rozdać. A kto to odbierze, jak, kiedy? Jeżeli mają Państwo właśnie czas, to dzisiaj bym prosił, a jeżeli nie, to mógłbym odebrać na następnej sesji, tudzież mógłbym ją rozdać jeszcze raz na następnej sesji, żeby Państwo jej nie zapomnieli, jeżeli Państwo by mieli ochotę ją dawać. Bo też z doświadczenia wiemy, że te ankiety po prostu potem Państwo zapominają, a żeby nie marnować papieru, no po prostu po co marnować? To ja w takim razie mam właśnie dwa takie komunikaty. Jeden to dostrzynek dostarczony zostały dla Państwa Rady zaproszenia na Święto ulicy Tetmajera. I tu chciałbym przypomnieć taką propozycję, że w godzinach od 16 do 18 będzie wystawiony stolik, przy którym radni będą mogli porozmawiać z mieszkańcami. I zachęcałbym bardzo, żeby faktycznie tutaj jakoś aktywnie uczestniczyć w pracach tego stolika. Tam wiem, że e-mailem też chyba zostały dostarczone te informacje z prośbą tam o danie o potwierdzenie. I kolejny komunikat już o sesji. Kolejna sesja planowana jest na dzień 25 października 2012 roku o godzinie 18 w sali konferencyjnej hotelu. I czy jeszcze ktoś by chciał zapytać? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam 21 sesję Rady Dzielnicy 6 miasta Krakowa. I dziękuję za udział w sesji. Dziękuję Państwu.